Bóg, Bóg wszelkiej łaski. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 10 werset. Łaska, tylko Bóg jest dawcą. Czy serce człowieka, choćby w myślach, jest w stanie wznieść się na wysokość Bożej łaski i cierpliwości? To miłość, która jest w Bogu, a nie jakiekolwiek piękno w grzeszniku, jest przyczyną nadzwyczajnej otwartości Boga w przyjęciu grzesznika w Chrystusie. Człowiek nienarodzony na nowo, naturalny, rozumie przez miłosierdzie nie to, że Bóg zmazał grzech przez przelanie krwi Jezusa Chrystusa, ale że przeszedł obok grzechu obojętnie. Takie coś nie jest łaską. Takie coś to nie jest łaska. W dalekim kraju, nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym z 15 rozdziału Ewangelii według Łukasza, to w tym dalekim kraju nie ma dawania. Nawet plew, przeciwnik Boży, wywyższony przez świat jako ich władca, szatan, sprzedaje wszystko i to drogo. Nasze dusze są ceną, jakiej się od nas żąda. Musisz kupić wszystko. Zasada świata to nic za nic. Chcesz znaleźć dawcę? Musisz przyjść do Boga. Łaska nie zna granic. Łaska nie ma granic. Nawet jeśli jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a nie możemy być gorsi niż jesteśmy, to Bóg wobec nas jest miłością. Jego łaska jest coraz bardziej zdumiewająca. Gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus umarł za nas. Widzimy w tym bogactwo łaski Bożej skierowanej do upadłego grzesznika szukającego ratunku w Chrystusie. Grzesznik jest bez siły, bez bogactwa. Wydał wszystko, co miał, a gdy wejrzał w siebie i ma zamiar wrócić, nie ma nic, co mógłby ze sobą przynieść. Jak rozbitek, wszystko ma wyrzucone za burtę, wszystko dryfuje, a on sam, zmagając się z ciemnymi falami, jest po prostu wyrzucony na brzeg, zmęczony i ogołocony, nie mając nic. Błogosławiony niech będzie Bóg, jeśli dotarliśmy do brzegu. Bóg tam jest i On jest dla nas. Wiemy wtedy, że nie zostaniemy odrzuceni i że możemy teraz ubiegać się o wszystkie rzeczy, które Bóg może dać, który nawet nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim również dobrowolnie dać nam wszystkiego. Bóg wszelkiej łaski. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 10 werset.